warto je otwierać. Idziemy. Dziękuję. Jest już pora i ważna impreza. Jest to ważna impreza, nazwijmy to społecznie, bo czas jest trudny, chociaż powiedzmy też uczciwie, że coraz lepszy, bo dzisiaj jak mówiliśmy plakat na Nacjonalizm, dziękuję, to od razu cztery osoby podeszły i każdy wcisnął swoją antyfaszystowską wlepkę w miejsce, także szacun załogo. Natomiast jest to też kawałek imprezy, który jest jakby taką bardzo osobistą sprawą dla nas, ponieważ jest to koncert poświęcony naszemu przyjacielowi Darkowi Kiczkowi Kotowi. Darku, skurczy byku, na ciebie ten kawałek. Miał to ciszy. I want to know.
Tutaj zapraszam. Dziewczyny, nie bójcie się, damy radę, nie? Jedziemy! Słuchajcie, Ozzy nam pokazał, jak zwyciężać mamy. Te mikrofony mają charakter społeczny, bo jest to koncert hardkorowo-punkowy. Jest to koncert o nazwie No Headliner Tour. Nie ma tu kurwa gwiazd i przepraszam z kamery. I nie będzie. I nie ma tutaj fanów, ani nie ma tutaj artystów. To jest po prostu hardkorowo-punkowa impreza. Jeśli ktoś ma taką potrzebę i zna jakiś fragment tekstu, kurka, i chce go zaśpiewać, to będzie nam niezmiernie, ale to niezmiernie miło go gościć. Kawałek Strach. Kawałek o tym, że zapraszamy was za dwa dni do nas do Bielska na festiwal. I kropka. Przyszłość szykuje nam polski rząd. Idziemy.
postaram się powiedzieć to krótko i sprawnie. Będzie kawałek o tym, że życie czasami jest fajniejsze niż marzenie. Jak już przyjechałem razem z moimi przyjaciółmi i żoną na ten koncert, to myślałem sobie, że spełni się moje marzenie z młodych lat, że dwa zespoły, których się wychowywałem, czyli The Doors i Synonix, oraz trzeci zespół, który od wielu lat mnie inspiruje, czyli Regres, będą oglądały mój koncert. Okazało się, że mimo tego, że jest czwartek, poza tymi trzema zajebistymi zespołami, jest też jeszcze parę innych osób. Życie jest lepsze niż marzenia, kawałek razem. O miłości bez względu na płeć, o po prostu miłości. Dobra, za to, że jesteśmy dzisiaj razem, dla was wszystkich. We'll be right back.
Dobra, teraz taka zupełnie nowa piosenka. Jeszcze właściwie zagraliśmy chyba raz na koncercie albo dwa. I to jest piosenka o tym, że czasami chcielibyśmy być głosem takich zwykłych ludzi jak my, tych wszystkich wykluczonych, którzy nie pokończyli najlepszych uczelni w kraju, których państwo w ogóle w żaden sposób nie traktuje. Chcemy być ich głosem. Słuchajcie, późna noc, kawałek ostatni, z takimi ukłonami dla Roberta, za to, że tu ogarnął cały ten tour, dla załogi lokalnej, za wiele pracy, które włożyli w tą imprezę. Dla was od razu chciałbym dzisiaj, dzięki, kawałek rewolucja. Kto nie śpiewa do tego mikrofonu, teraz będzie hams. Kto nie śpiewa?
słuchajcie, wielkie dzięki za to, że zajebiście tutaj się gra. Za to, że jest zajebiste jedzenie. Za to, że wychodząc z auta od razu, kiedy wysiadaliśmy z auta, od razu się przy nas pojawiło 3 czy 4 ludzi, którzy pomagali nam nosić paczki. Bezinteresownie. Dziękujemy wam za to. Do zobaczenia. My już nie umiemy w zasadzie zagrać, ale zagrajmy nam coś lubi starego. Trzymajcie się, dobranoc!